Dobrze, drodzy Państwo, w takim razie witam serdecznie na ostatnim już spotkaniu z cyklu Lubelskiej Akademii Niepodległej. Przypomnę, że jest to taki cykl spotkań organizowanych w ramach projektu Budując Niepodległą, który jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. I przez właściwie pół roku spotykaliśmy się tutaj w soboty, ostatnio także w soboty i w niedzielę, żeby rozmawiać i informować Państwa o różnych bardzo ciekawych wątkach, tematach, które się przebijają w naszych zbiorach, które dotyczą tematów historycznych, niepodległościowych. Ostatnio także uruchomiliśmy cykl Budując od nowa, Muzeum od nowa, gdzie przedstawialiśmy to, co zmieniło się w trakcie ostatniego dwuletniego właściwie remontu, który miał miejsce u nas w muzeum. Także myślę, że był to bardzo owocny czas, nie tylko dla Państwa, ale także dla nas, bo mimo pandemii, mimo tego, że nie mogliśmy gościć Państwa u nas w muzeum, to jednak te spotkania dawały nam taką siłę i poczucie, że jednak nasza praca tutaj ma sens. Także bardzo dziękujemy Państwu, że byli Państwo z nami. Ale dzisiaj jeszcze porozmawiamy sobie na temat ostatniej naszej wystawy, która została do zaprezentowania w tym cyklu, czyli wystawy sztuki ludowej. I tutaj nasze koleżanki z sekcji etnografii, działu kultury materialnej i duchowej, pani Mariola Tymochowicz, pani Agnieszka Ławicka-Dłużniewska, przedstawią koncepcję swojej wystawy i scenariusz. Natomiast na koniec jeszcze my z koleżanką z działu edukacji, z Aleksandrą Sztal, opowiemy o tym, co się będzie działo po otwarciu od stycznia, jeśli chodzi o ofertę edukacyjną, ale także dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Także dzisiaj mam nadzieję, że też ciekawe rzeczy tutaj u nas w ramach Lubelskiej Akademii Niepodległej. A teraz już zapraszam bardzo serdecznie jako pierwszą panią Mariolę Tymochowicz z sekcji etnografii, żeby, nie, Mariola kiwa głową, że nie, czyli Agnieszkę Ławickę-Dłużniewską do opowieści o swojej wystawie. Bardzo proszę, Agnieszko. Witam. Gosia, nie wiem, czy jestem udostępniona. Jeszcze nie. A już, okej, dobrze. Teraz? Teraz tak. Wszystko działa. Dobrze, sprawdzam. Tak, przez ostatnie weekendy prezentowane były wystawy zmodernizowane albo nowo powstające. A czas chyba wrócić do korzeni. Dzisiaj będzie o wystawie, która niewiele się zmieni. Traktuje o tradycji, więc i też tak troszeczkę jest w stylu retro. Nie będzie za dużo multimediów na niej, jak Państwo, którzy już ją odwiedzili, wiedzą na ten temat coś. Myślę, że sam kontakt z obiektami też jest bardzo cenny, kiedy można zatrzymać się przed obiektem, rzeźbą, obrazem i zastanowić się, co artysta miał na myśli, można tak powiedzieć, wejść w jego świat, w jego wyobrażenia, albo też skupić się na detalach strojów, o których będzie mówiła koleżanka za chwilę, czy podziwiać ornamenty garcarskie. Zanim przybliżymy szczegółowo każdy jakby z działów, bo wystawa jest tak pomyślana, żeby zaprezentować dziedzictwo w każdej dziedzinie, w której tworzono, na wsi i w małych miasteczkach, troszeczkę o początkach. Wczoraj świętowało muzeum swoje urodziny. Były urodziny miesiąca, 12 grudnia, ale też 12 grudnia 1906 roku Muzeum Lubelskie, jeszcze wtedy Lubelskie, otworzyło swoje podwoje dla zwiedzających, zaczęło istnieć. Choć pierwsze zbiory pozyskiwano już przez towarzystwo, które później właśnie zainicjowało muzeum w 1901 roku. Wtedy na wystawach czerwcowych, wielkiej wystawie sztuki i starożytności oraz wystawie rolniczo-przemysłowej wystawiali się różni kolekcjonerzy, w tym między innymi kolekcjonerzy sztuki ludowej,
prezentujący swoje zbiory. Były tam stroje ludowe, plastyka obrzędowa, ciekawostki, zdjęcia. I po tych właśnie wystawach część kolekcjonerów podarowało swoje zbiory na poczet właśnie nowo tworzonego muzeum. I one do dziś zdobią nasze wystawy, ale też znajdują się w dużej ilości w magazynach. Po II wojnie światowej zaczęto systematycznie już pozyskiwać zbiory. Wszyscy moi poprzednicy i pracownicy sekcji i działu etnografii podczas badań terenowych, ale też przy okazji różnych darowizn i zakupów wzbogacało kolekcję. Na dzień dzisiejszy zbiory etnograficzne liczą ponad 18 tysięcy. Z tego na wystawie prezentujemy ułamek. Tylko około 4% to jest tak mniej więcej 800 obiektów. Bardzo różnorodnych, jak Państwo się za chwilę przekonacie, ale mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ci, którzy już widzieli tę wystawę, pomyślą sobie, że w porównaniu do tych innych, gdzie przeważają multimedia, jest ona taka troszeczkę retro, ale tak jak wspomniałam, chyba sama tradycja w samym tym słowie wiąże się właśnie ten zalążek przeszłości i tego, co się powtarza, co za bardzo się nie zmienia, co nie unowocześnia się aż tak szybko. Fragment mapy, która też jest prezentowana na wystawie, zwiąże się w ten sposób, żeby unaocznić, jak Lubelszczyzna jest różnorodna, ponieważ mieścimy się na południowym wschodzie Polski. Na różnorodność kultury i sztuki ludowej miały wpływ bardzo różne czynniki. Był to wpływ sztuki i kultury Ukrainy, Białorusi, także Mazowsza czy Podlasia i Podkarpacia. Będzie to widoczne we wszystkich obiektach zgromadzonych. Przedstawię pokrótce, bo nie będę dokładnie oprowadzała, do tego zapraszam już na żywo po otwarciu muzeum. Pokrótce dziedziny, które są zaprezentowane na wystawie. Rzeźba XIX wieku. Przede wszystkim reprezentują ją figury świętych patronów oraz Maryi czy Chrystusa. Rzeźba w ogóle zajmuje bardzo ważną pozycję w kulturze i tradycji wsi. Wiąże się to z kapliczkami, które można znaleźć w obrębie właśnie tych terenów. Stawiane były już od XVII do XIX wieku i były związane nie tylko z miejscem kultu, ale także tam odbywały się nabożeństwa i modlono się o zbawienie duszy lub proszono o łaskę. Dlatego też pojawiały się różne rzeźby z różnymi przedstawieniami. Matka Boska miała pomóc we wszelkich sprawach, prosząc o wstawiennictwo do Chrystusa, właśnie w sprawie modlącego się. Nepomucen miał chronić przed powodzią. Florian, którego też można zobaczyć szczególnie przy terenach, gdzie jest straż pożarna umiejscowiona, miał chronić przed pożarami. Innymi słowy, lud oddawał się pod opiekę patronom z wiarą, że zapewnią mu szczęście, powodzenie i dostatek. Najczęściej spotykane w regionie lubelskim były kapliczki z przedstawieniami właśnie Chrystusa, Jana Nepomucena, świętego Antoniego, świętego Mikołaja, świętego Stanisława Józefa czy Floriana. Wiele z nich było wzorowanych na figurach gotyckich i barokowych znajdujących się w kościołach. Właśnie takie przedstawienia można znaleźć u nas na wystawie. Na szczególną uwagę zasługują przedstawienia Chrystusa Fresobliwego. Mamy dosyć sporą kolekcję XIX-wiecznej rzeźby właśnie z tym przedstawieniem. Wykonywane figury były wzorowane na rzeźbach znajdujących się w kościołach. Bardzo często były to rzeźby gotyckie, dlatego też Chrystus był wtedy przedstawiany tylko w peryzonium i koronie cierniowej. Albo barokowe, dodawane miał już berło królewskie czy płaszcz. Często te
wzory myliły się ludowym rzeźbiarzom i powstawały takie przedstawienia, gdzie Chrystus był w koronie cierniowej, w peryzonium, z czaszką Adama pod stopą, z berłem. Albo też wręcz tak jak to przedstawienie po środku, w bliżej nieokreślonym ubraniu, nie właśnie atrybutach przynależnych jego osobie, ale w takim stylizowanym ubraniu na mundur wojskowy. Skąd ta czaszka Adama? Chciałam, żebyście Państwo tutaj zwrócili szczególną na to uwagę. Samo przedstawienie wywodzi się ze sceny przygotowania do ukrzyżowania. Ta scena według legendy apokryficznej miała stanowić jeden z ostatnich obrazów męki pańskiej i przedstawiała Chrystusa obdartego z szat, siedzącego na skalnym bloku, z głową wspartą na dłoniach i związanymi rękoma ułożonymi na kolanach. Takie przedstawienie nawiązujące do przedstawienia Ecce Homo, jak to na obrazie. Rozpowszechniony był ten wizerunek w średniowieczu. W późnym gotyku w Polsce dopiero się pojawił. Postać Chrystusa umęczonego i zamyślonego z czaszką umieszczoną na kolanie lub pod stopą wiązała się także z legendą odnoszącą się do pasji. Gdy osamotniony Chrystus właśnie oczekiwał na ukrzyżowanie, oprawcy, którzy kopali jego grób, nagle natrafili na czaszkę. Według legendy miała być to czaszka Adama. Tutaj kilka przedstawień właśnie ze sceny ukrzyżowania i z tą czaszką pod krzyżem. Wszystkie prezentowane eksponaty pochodzą z naszych zbiorów, ze zbiorów muzeum. Wrócę jeszcze na chwilę do tego przedstawienia. Świątki XIX-wiecznej rzeźby, przedstawienia XIX-wiecznej rzeźby były wykonywane przeważnie z drewna jako materiału ogólnodostępnego. Zdarzały się jednak też gliniane rzeźby, tak jak właśnie ten Chrystus ukrzyżowany. Te dwie prace w dolnym rogu są zaprezentowane przy okazji przedstawień Chrystusa z tego względu, iż są autorskie. Większość prac rzeźbiarskich było anonimowych twórców. Nie zachowały się ich imienia i nazwiska. Jednak kilku tych, którzy zapisali się na kartach rzeźby lubelskiej, jest wartych wymienienia. Właśnie jest to Paweł Bień, tworzący w okolicach Biłgoraja, oraz Jan Kaproń, tworzący w okolicach Krzemienia w powiecie janowskim. To przedstawienie Jana Kaprońa, który wyrzeźbił Chrystusa Króla, jest ciekawe z tego też względu, iż tak jak wspominałam, mogły być pomieszane atrybuty przy Chrystusie Frasobliwym, tak tutaj w tej rzeźbie zostały zawarte dwa wątki ikonograficzne. Chrystusa Króla, czyli w koronie i płaszczu, oraz Chrystusa z otwartym sercem. Tutaj jeszcze rzut oka na prezentację rzeźbiarską, ale proszę zwrócić uwagę na obrazy powyżej. Historia malarstwa, tak jak i historia rzeźby, związana była z kultem. Tym razem kultem obrazów i pielgrzymowaniem do sanktuariów. Nie wszyscy mieli taką możliwość udania się do miejsc świętych, stąd ogromną rolę spełniali wówczas wędrowni sprzedawcy obrazów świętych, tak zwani obraźnicy. Udając się do miejsc świętych, przy których zazwyczaj prowadzone były warsztaty produkujące właśnie takie obrazy, zakupywali je. Później wędrując, sprzedawali okolicznym mieszkańcom zainteresowanym właśnie zakupem. Na Lubelszczyźnie, mimo że jest wyróżniona odmiana lubelska, ta pierwsza, też można było spotkać odmiany innego malarstwa na szkle, zdecydowanie z dalszych terenów. Odmianę śląsko-podhalańską oraz odmianę słowacką. Każda z nich charakteryzowała się swoimi cechami. Lubelska miała granatowe tło pod przedstawieniem oraz charakterystyczny czerwony motyw kwiatowy w formie przypominający różę. Odmiana śląsko-podhalańska miała jasne tło i znów ornament kwiatowy, taki kwiatu kuli,
w kolorach żółtym i czerwonym. Zaś słowacka była malowana na ciemnym brązowym, a wręcz czarnym tle. I ponownie motyw kwiatowy ją wyróżniał strzelistego kwiatu w kolorach czerwieni. Oprócz przedstawień na szkle w izbach wiejskich można było spotkać inne przedstawienia na desce, na płótnie. Przede wszystkim były to przedstawienia o tematyce maryjnej, prawdopodobnie także zakupione w sanktuariach albo od wędrownych sprzedawców. Były to Matka Boska Częstochowska, Matka Boża Chełmska, Matka Boża Kazańska. Tutaj właśnie widać też ten wpływ po tych dwóch pracach mieszkańców wyznania prawosławnego, który zamieszkiwał tereny Lubelszczyzny. Można było spotkać Matkę Boską Ostrobramską czy Gidelską. Szczególną estymą i zainteresowaniem cieszyły się przedstawienia Matki Boskiej Częstochowskiej w tak zwanej technice grzebykowej. Też były wyrabiane w jednym z warsztatów w okolicach Częstochowy. Polegało to na tym, iż na obrazie, na podłożu płótna czy deski kładziono masę, taką grubszą warstwę masy kredowej, po której jakby grzebykiem rysowano ornamenty na tle. Dodatkowo samo przedstawienie w płaszczyźnie płaszcza, korony było ozdabiane kamyczkami imitującymi szlachetne kamienie. Oprócz przedstawień maryjnych w naszej galerii można też zobaczyć obraz szczególny przedstawiający Trójcę Świętą. Sam obraz w formie nawiązuje do wizerunku związanego z malarstwem ikonowym. Widać to po migdałowych oczach, charakterystycznym nakryciu głowy Boga Ojca, wydłużonym ciele, wydłużonych palcach i bogato zdobionych szatach. Dlaczego znów takie zestawienie z współczesnymi eksponatami? Ponieważ samo przedstawienie trynitarskie o tej formule nie było znane do XII wieku. W pierwszych wiekach chrześcijańskich posługiwano się wyobrażeniem Trójcy Świętej poprzez znak, symbol lub monogram. W X zaczęto przedstawiać Trójcę Świętą jako trzy identyczne postaci. W dobie późnego średniowiecza w sztuce późnoromańskiej i gotyckiej powszechne były wizerunki tzw. tronu łaski, wyobrażającego tronującego ojca trzymającego przed sobą krzyż z martwym ukrzyżowanym synem. Około właśnie 1200 roku powstał obraz Trójcy Świętej, na której Bóg Ojciec trzyma już nie poziomą belkę krucyfiksu, ale rozparte ręce Chrystusa zdjętego z krzyża. Była to forma pośrednia między tronem łaski a tak zwanym miłosierdziem pańskim, zwanym później pietą, wyobrażającym Boga podtrzymującego na kolanach umęczone ciało swojego Syna. Nad tymi postaciami unosił się przeważnie Duch Święty w postaci gołębicy. Od połowy XIV wieku popularne już były przedstawienia tego miłosierdzia pańskiego, ale z wizerunkiem Maryi. I to jest to przedstawienie piety, które doskonale znamy dzisiaj właśnie, z którym się kojarzy pieta w Kaplicy Sykstyńskiej autorstwa Michała Anioła. Po II wojnie światowej w regionie lubelskim świątkarze i rzeźbiarze kontynuowali dalej tradycji XIX-wiecznych przedstawień. Było ich kilku, którzy zajmowali się przedstawieniami właśnie o tematyce religijnej. Tutaj pozwoliłam sobie zestawić te prace, które są prezentowane jakby w części o rzeźbie XIX-wiecznej z przedstawieniami rzeźby XX-wiecznej. Dominowały przedstawienia oprócz Maryi czy Chrystusa, także patronów świętych. Właśnie Floriana, Nepomucena, Franciszka, Barbary, Teresy czy Agnieszki.
Przepraszam. Ale także bardzo różne przedstawienia o tematyce Maryjnej, ukazujące sceny z jej życia. Zwiastowanie, nauczające przedstawienie z babką Chrystusa, czyli świętą Anną, tak zwane przedstawienie Anny Samo III oraz właśnie Pieta. Przedstawienia o tematyce chrystologicznej tak samo mogły być bardzo różne. Były to znów przedstawienia frasobliwe, dobrego pasterza, sceny z ukrzyżowania, ale także zaczęły się pojawiać rzeźby o tematyce świeckiej, które ukazywały sceny biblijne, ale również obrzędowość ludową związaną z tradycją wiejską. Mogło to być topienie marzanny, śmigus dyngus, kolędnicy. I te rzeźby znają wierni nasi zwiedzający, znają doskonale z różnych wystaw prezentowanych w naszym muzeum. Szczególną uwagę, znaczy może inaczej. Malarstwo XIX-wieczne skupiało się na tematyce religijnej. Malarstwo XX-wieczne odeszło już zdecydowanie od tej tematyki i swoje zainteresowania skupiło ku przyrodzie oraz pejzażom. Szczególnie jest to widoczne w pracach Bazylego Albiczuka, gdzie przyroda właśnie gra główną rolę. Malował on z uwielbieniem swój ogród, który zmieniał się w ciągu roku i za każdym razem, w każdej porze roku go niesamowicie fascynował. Stąd bardzo precyzyjne i realistyczne przedstawienia przyrody. Na jego pracach wzorował się Adam Pawlik. Można widzieć tutaj tą inspirację nawet poprzez malowanie brzóz na tym środkowym i dolnym obrazie. Przyroda również nie bez znaczenia była w malarstwie Juliana Bajkiewicza, chociaż ze szczególnym upodobaniem zafascynowany był architekturą Chełma, w którym mieszkał. Malował zabytkowe kościoły, urocze zakątki, przy czym jak Państwo tutaj zauważycie, nie skupiał się na realnie widzianych barwach, ale wręcz odmalowywał świat swojej wyobraźni. Tutaj mieszały się kolory. Chodziło o to, żeby one dobrze współgrały na obrazie, a nie tylko oddawały realny wygląd. Zdecydowanie inaczej z realistycznym pietyzmem przyrody oddaje Stanisława Mąka, która również mieszka w okolicach Chełma, stąd też bardzo często na przykład Górka Chełmska króluje w jej obrazach. Prace codzienne, które zdarzały się na wsi, typu orka czy pranie, malował Stanisław Mazurek. Obrzędowość też gościła w przedstawieniach malarskich, co widać na obrazie Wesele Stanisława Koguciuka czy Noc Wigilijna Marii Nowak. Trudniej było już artystom ludowym przedstawiać portret i osobę, ale pokusili się w tym kierunku też malarze z Lubelszczyzny, między innymi Jan Sidor czy Anna Binkuńska. W okresie 1950-1970 rozpowszechnione były makatki. Na naszej wystawie jest tylko taki sygnał, że istniało takie zjawisko. Malowane one były na płótnie lub czarnej satynie, a wykonywały je przeważnie wiejskie kobiety albo były sprzedawane na jarmarkach od wędrownych sprzedawców. Malatury często przypominały te, które były na skrzyniach posagowych, czyli układ kwiatów w kompozycji symetrycznej, ale też zdarzały się właśnie przedstawienia ptaków z uwielbieniem, to były łabędzie czy gołębie, jak i zwierząt
i tutaj właśnie makatka z jeleniami i sarnami. Zawsze te kompozycje były ozdobione kwiatowymi wzorami. Instrumenty muzyczne na naszej wystawie w bardzo znikomej reprezentacji są zasygnalizowane, ale myślę, że równie ciekawej. Przede wszystkim najbardziej rozpowszechnionym instrumentem były skrzypce. Jak Państwo odwiedzicie naszą wystawę, proszę zwrócić uwagę i przyjrzeć się dokładnie jednym z nich, ponieważ wykonane zostały przez rzeźbiarza ludowego, a główka przypomina w swej formie głowę ludzką. Oprócz skrzypiec w kapelach ludowych o podstawowym składzie występował bębenek. Ligawki i fujarki, które też prezentujemy, należały do instrumentów pasterskich. Ich dźwięk charakterystyczny rozbrzmiewał na pastwiskach. Na tych mniejszych instrumentach, czyli fujarkach, grywały przeważnie dzieci. Ligawki służyły już zdecydowanie dorosłym, a w czasie Adwentu szczególny ich dźwięk można było usłyszeć, kiedy niosły się po okolicy. Chciałabym skupić się jeszcze na takim instrumencie zwanym lirą korbową. Nie wchodziła ona co prawda w skład kapeli, była wykorzystywana samodzielnie. Można było na niej grać konkretną melodię albo też akompaniować innym wykonawcom. To instrument smyczkowy, był popularny już w średniowieczu i renesansie wśród wędrownych pieśniarzy. Zaadaptowany i zbudowany prawdopodobnie został w jednym z klasztorów francuskich reguły benedyktyńskiej. Pierwszy był dosyć dużych rozmiarów, bo nawet dochodził do 2 metrów i musiały obsługiwać go 2 osoby. Od XIII wieku funkcjonowała już wersja dla jednej. W XVII i XVIII wieku lira korbowa była modna wśród arystokratów, szczególnie we Francji. W krajach naszych, tutaj wschodnich, Polsce i Ukrainie, gdzie mocno się zakorzeniła, kształtem przypominała futerał skrzypiec. Gra na lirze korbowej przypominała grę na katarynce. Kręcono korbką, ale jednocześnie drugą ręką musiano naciskać klawisze, które były na środku umieszczone. Skracano dźwięk klawiszy przez przykręcanie kołeczkami odpowiednio strun. Pierwsze wzmianki o lirze korbowej na terenach Polski pochodzą z XVII wieku. Nazywano ją lirą kręconą, dziadowską, żebraczą czy nawet wiejską. Była znakiem rozpoznawczym grajków, żebraków czy ślepców. Stąd też tutaj to zdjęcie właśnie grajka, który prawdopodobnie był oślepiony i poruszał się w towarzystwie przewodnika. Pielgrzymowali oni do miejsc świętych, ale też grali na odpustach, targach, jarmarkach, śpiewali pod kościołami, na cmentarzach czy w karczmach. Ich repertuar był dostosowany do okoliczności. Były to pieśni religijne o tematyce maryjnej czy o męce pańskiej, pieśni postne czy pogrzebowe, kolędy, pieśni historyczne, ballady. Czasami też były to piosenki taneczne. Niestety lira korbowa na początku XX wieku stała się rzadkością. Dzisiaj można zobaczyć ją w muzeum, ale też chętnych do odwiedzenia cmentarza przy ulicy Lipowej w Lublinie zachęcam do odnalezienia właśnie tego nagrobka Jana Sokoła Gałczyńskiego, gdzie przedstawiony jest lirnik z lirą. To był tylko taki sygnał o eksponatach zgrupowanych na wystawie etnograficznej. Drugą część przedstawi koleżanka. Ja zachęcam tych, którzy już ją znają, do odwiedzenia, bo troszeczkę się zmieni, mimo że pozostanie w swojej tradycyjnej postaci. A tych, którzy
jej jeszcze nie znają, tym bardziej zachęcam. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani Agnieszce Łabickiej-Dłużniewskiej za omówienie fragmentu wystawy etnograficznej. Teraz drugą część, o drugiej części opowie pani Mariola Tymochowicz, również z sekcji etnografii. Mariolka, tylko jeszcze mikrofon włącz. Na Zoomie, wiesz? Już, tak. Witam Państwa bardzo serdecznie. I tak jak powiedziała koleżanka, ja będę chciała powiedzieć Państwu o drugiej części naszej wystawy, czyli o wycinankach, garcarstwie, o tkaninach i strojach ludowych. Wycinanka lubelska stanowi jedną z form wycinanek, jakie wykształciły się na terenie naszego kraju. Tutaj pozwoliłam sobie pokazać Państwu mapę ukazującą, że to zjawisko tak naprawdę nie jest charakterystyczne dla całej Polski, tylko można powiedzieć dla jej środkowo-wschodniej części. I lubelska w tym właśnie wykształciła swoją odrębną formę, ale co ciekawe, tak naprawdę zjawisko to też w przeciągu kilku wieków znacząco się nie zmieniało, znaczy nawet tak naprawdę funkcjonowało dopiero od XIX wieku, ale u nas na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym dzięki działalności Ignacego Dobrzyńskiego ta wycinanka znacząco się zmieniła. Pierwotnie, tak jak powiedziałam, była ona znacznie prosta. To są te wzory, które możemy tutaj w górnej części zobaczyć, a nawet niektóre jeszcze prostsze wycinanki, bardzo takie geometryczne, w kształcie koła, kwadratu, gwiazdy, wieloosiowe, tak naprawdę wycinanki, które były w dużym stopniu, miały dużo wolnego pola tego papieru nieozdobionego, ale nabrały one swoją specyficzną formę, właśnie tą odmienną na pewno od tych, które nam są chyba bardziej znane, czyli wycinanki, różniła się znacząco od wycinanki łowickiej czy od wycinanki kurpioskiej, ale właśnie mówię, miała taką bardzo prostą, ale też klasyczną formę i tego typu ozdoby tak naprawdę wykonywane były przez młode dziewczyny, młode mężatki, które w ten sposób przed dużymi świętami, tak jak teraz się zbliża Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, czy przed innymi ważnymi wydarzeniami rodzinnymi, zdobiły ściany swoich domów wewnątrz, izby. Najczęściej umieszczały stosunkowo nieduże, te nasze lubelskie tradycyjne wycinanki były niewielkich rozmiarów, były wyklejane pod obrazami, w okolicach obrazów, na tej ścianie, gdzie te obrazy się znajdowały, czy też przy oknie. I tak naprawdę już pod koniec XIX wieku wycinanki na terenie Lubelszczyzny zaczynają zanikać. Już po prostu pojawiły się nowe formy zdobień, przede wszystkim kwiaty, sztuczne kwiaty tutaj z papieru zdominowały zdobnictwo izby, pojawiają się też na przykład rodzinne fotografie. To wszystko też sprawiło, że już na początku XX wieku niewielu mieszkańców lubelskich wsi wykonywało tą formę zdobień i można powiedzieć, że ta nasza wycinanka renesans przeżyła na początku XX wieku, w latach międzywojennych, kiedy zaczął tworzyć Ignacy Dobrzyński, ale co ciekawe, on wprowadził swój własny styl wycinanki. Wycinanki to są te tutaj, jak Państwo widzicie na samym dole, wycinanki oczywiście wieloosiowej wycinanki na planie koła czy kwadratu wycinanej. Może tylko przypomnę, że te najstarsze wycinanki, oczywiście one były składane do takiego trójkąta,
i wycinane były bardzo często takimi dużymi nożycami do szczerzenia owiec. Dzisiaj współcześnie oczywiście już większość twórców bardziej precyzyjnymi nożyczkami tutaj czy ostrymi sprzętami wycina swoje wycinanki, bo jak widzicie Państwo, one są już bardziej precyzyjne, mają bardzo dużo drobniutkich szczegółów, więc z takimi dużymi nożycami byłoby to na pewno znacznie trudniej. Tu tylko jakby Dobrzyński, on jakby mówię, wprowadził zupełnie nowy styl w wycinance lubelskiej. Przede wszystkim, proszę Państwa, znacznie, znacznie więcej tych szczegółów, motywów roślinnych, zoomorficznych się pojawia. Tutaj zobaczcie Państwo przepiękne ważki. No i też zobaczcie, jaką ogromną wyobraźnię musiał mieć ten artysta, bo jak przypominam, te wycinanki składane dopiero są składane w taki trójkąt i dopiero trzeba sobie je odpowiednio rozplanować i to wszystko tak naprawdę dzieje się w głowie artysty, żeby po rozłożeniu powstało takie dzieło pięknie skomponowane. I jakby kontynuując ten styl, który wypromował Dobrzyński, wprowadził na Lubelszczyznę Dobrzyński, później kontynuowali współcześnie też działający wycinankarze z terenu Lubelszczyzny, czyli na przykład Bronisław Pietrak, czy Lidia Sola, czy Roman Pruszyński, którzy w bardzo podobnym stylu też takie bardzo szczegółowe, z dużą ilością wzorów. Tutaj one są bardziej ażurowe, te wycinanki, piękne wycinanki tworzą. One są z reguły też znacznie większych rozmiarów i takie właśnie wycinanki Ignacego Dobrzyńskiego czy Romana Pietraka, czy też Bronisława Pietraka, czy Romana Pruszyńskiego na naszej wystawie będzie można obejrzeć. Poza tym nadal chcemy pokazywać nasze garncarstwo, bo jest to kolejna dziedzina sztuki ludowej, z której Lubelszczyzna słynie. Na terenie Lubelszczyzny, jak widzicie Państwo na tej mapie, funkcjonowało jeszcze po II wojnie światowej kilkadziesiąt ośrodków garncarskich. I nasz region, jak również cała wschodnia Polska, to był tak naprawdę obszar, gdzie to rzemiosło zachowało się stosunkowo długo i gdzie tak naprawdę też zaistniały różnorodne tutaj formy garcarskie. Mamy przepiękne siwaki, które były w północnej części regionu wytwarzane, czy w Pawłowie, przepięknie zdobione rytem, gdzie naczynia, co jest bardzo ważne, codziennego użytku też pięknie właśnie były zdobione. Same formy też są, proszę Państwa, zróżnicowane. Oczywiście też po II wojnie światowej były tworzone nowe formy, żeby utrzymać, żeby też przyciągnąć, dzisiaj byśmy tak powiedzieli, nowych odbiorców, więc po II wojnie światowej oprócz garnków, dzbanków, misek, które tu Państwo widzicie, czy też talerzy, wykonywane były doniczki na kwiaty, które powszechnie ustawiano na parapetach, w swoich oknach, ale też pojawiły się takie formy, które nawiązywały do współczesnych naczyń ozdobnych, które w domach stawiano, czyli różnego rodzaju flakony, małe miseczki, czy też popielniczki. Nasze lubelskie ośrodki garncarskie wykorzystywały różną glinę, stąd też różna kolorystyka naczyń, które po wypale uzyskiwały kolor taki bordowy, czy też taki jasno-czerwony, czy też taki prawie różowy.
Pod koniec XIX wieku oczywiście powszechnie już w większości ośrodków glazurę używano. To było oczywiście nie tylko dla celów dekoracyjnych, ale też można by powiedzieć wręcz bardziej stosowano dla celów użytkowych, bo takie naczynia automatycznie stawały się szczelne. W przypadku siwaków bardzo często gospodyni, żeby dobrze uszczelnić takie naczynie, to też tłuszczem w środku je wypełniała, smarowała, żeby po prostu to naczynie nie nabierało wody i tutaj nie przeciekało. Oczywiście po dłuższym użytkowaniu te ścianki automatycznie tutaj nabierały takiej szczelności. W każdym bądź razie do współczesnych czasów niestety już aż tak wiele ośrodków, które tutaj na tej mapie Państwo widzicie, już nie funkcjonuje w naszym regionie. Podam może jeszcze tylko za przykład, jednym z największych ośrodków garncarskich był urzędów, gdzie jeszcze po II wojnie światowej było ponad 50 garncarzy, dzisiaj jest ich zaledwie kilku, w tym dwóch, trzech jedynie takich czynnych, stale wyrabiających swoje naczynia. Urzędowskie naczynia właśnie wyróżniały się tym, że miały glazurę zieloną, która powstawała z dodatku do glazury ołowiu. I też co charakterystyczne, to właśnie w tych takich naczyniach codziennego użytku, tak jak widzimy tutaj tą misę, to wylewane był tylko ta glazura była umieszczana wewnątrz, żeby właśnie uszczelnić te ścianki i tutaj bardzo często na brzegach, przy uszach, żeby w ten sposób też te części zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Na tym bardzo też takim wyróżniającym się ośrodkiem w naszym regionie był Łążek Garncarski, który wprowadził malaturę, dwukrotne wypalanie naczyń, czyli najpierw nakładana była pobiałka, dzięki której uzyskiwano takie jasne, prawie białe tło. Później ponownie był on malowany, glazurowany i wkładany jeszcze raz do pieca do ponownego wypału. Dzięki temu powstawały właśnie piękne naczynia, w całości glazurowane, pięknie zdobione motywami roślinnymi, które bardzo często w południowej części Lubelszczyzny używane były jako tak zwane naczynia dekoracyjne, czyli one służyły tylko i wyłącznie do zdobienia pomieszczenia tego kuchennego, tej części kuchni, która w izbie była wydzielona. Tam się właśnie znajdowały półki, na których eksponowano te najpiękniejsze naczynia, w tym właśnie garncarzy wiejskich oraz te, które były nabywane w sklepach produkcji fabrycznej, tutaj porcelanowe lub fajansowe. Bardzo często to były oczywiście pojedyncze sztuki, ale w ten sposób gospodyni też starała się podkreślić swoją zamożność, że ją było stać, że właśnie tego typu naczynia, nie tylko właśnie produkcji garncarzy wiejskich, ale też i właśnie te produkcji fabrycznej były przez rodzinę nabywane. Garnki oczywiście z czasem wychodziły z użytku, więc coraz częściej i dzisiaj też tak jest, że garncarze już wykonują głównie naczynia takie ozdobne, różnego rodzaju flakony, cieszą się też dużą popularnością dalej doniczki, szczególnie te, które w ogrodach na zewnątrz domu mogą być eksponowane. Mamy też na naszej wystawie część poświęconą tkaninom. To jest kolejne zjawisko bardzo ciekawe, ukazujące tak naprawdę, tak jak na początku koleżanka pokazywała, te nasze wpływy, które na Lubelszczyźnie były przyjmowane z sąsiednich regionów. I tak jest w przypadku tkanin i tak jest w przypadku strojów ludowych. Na tych dwóch przykładach tak naprawdę najwyraźniej to przenikanie wpływów
i małopolskich, i wpływów mazowieckich, i wpływów podlaskich, jak również ze wschodniej strony, czyli z Wołynia i Podola, są tu w tym przypadku bardziej dostrzegalne. I tu, jak widzicie Państwo na tej mapie, trochę Lubelszczyzna się różnicowała, jeżeli chodzi o umiejętności i typy tkanin, które były wykonywane. Bardzo wyraźnie to widać, że północna część od Lublina w górę, tam ta umiejętność wykonywania różnych splotów i tym samym różnego rodzaju tkanin była lepiej opanowana. Tam po prostu właśnie z Mazowsza, z Podlasia i od naszych wschodnich sąsiadów te motywy, te sposoby, różnorodne sposoby tkania na Lubelszczyznę dotarły. Tam oprócz tych samodziałowych tkanin lnianych i konopnych, zwykłego płótna, które dominowało, które oczywiście powszechnie na całej Lubelszczyźnie było wykonywane, w XIX wieku zaczęto tworzyć tkaniny pasiaste i tkaniny w kratę. Tutaj oczywiście wyraźne wpływy mazowieckie. Stamtąd ten sposób tkania w takie właśnie układy pasowe do nas trafił. Wręcz nawet możemy mówić o pasiakach łowickich i tak zwanych krakowskich. Łowickie to są te z wykorzystaniem intensywnych i różnorodnych barw, choć nie są one aż tak zróżnicowane, cieniowane barwy, jak to stosuje się do dzisiaj na terenie Łowicza. I u nas też przyjęło się takie formy układania tych pasów w takie układy zbite, układy pasowe, które tworzone były z cienkich, różnokolorowych tutaj pasów. Z tego typu tkanin wykonywano oczywiście elementy do strojów świątecznych, do strojów kobiecych, ale też stosowano te tkaniny na narzuty, na łóżka, na kilimy, które były zawieszane na ścianach. Tkano też od połowy XIX wieku kraciaki. Kraciaki, które też były używane jako tkaniny dekoracyjne do wnętrz mieszkalnych i z nich też bardzo powszechnie jeszcze w okresie międzywojennym wykonywano spódnice. Spódnice, które już bardzo często były też bardziej wzorowane na modę miejską. Z nich wykonywano na przykład tak zwane spódnice z ogonem. Oprócz tego, zobaczcie Państwo, w północnej części Lubelszczyzny, szczególnie w tej już nawet wschodniej części, wykonywano piękne dywany kręcone, dywany w prątki, czy tkaniny przetykane, które były najczęściej czasami trzybarwne, które służyły jako ozdoby wnętrz. Na pewno na wyróżnienie zasługują także perebory, czyli motyw tkacki, który do nas zawędrował od naszych, zapożyczony został, zawędrował od naszych wschodnich sąsiadów, ale też wykonywany był powszechnie przez ludność Rusinów, którzy te tereny Lubelszczyzny zamieszkiwali i którzy ten motyw bardzo powszechnie wykorzystywali do zdobienia swoich koszul. Kobiety spódnice, fartuchy tym motywem zdobiły i też to był bardzo ważny element ozdobny ręczników lnianych, które miały właśnie takie zakończone było tym motywem pereborów, ręczniki takie świąteczne, ozdobne, które służyły do tutaj podkreślania i ozdabiania ołtarzy przydomowych, które bardzo często znajdowały się w świętym kącie. Te perebory lubelskie
one różnią się od tych, które wytwarzane są do dzisiaj, na przykład na terenie Białorusi czy w zachodniej części Ukrainy. Można powiedzieć, że nasze tkaczki pod koniec XIX wieku wytworzyły swój własny styl. One nie są aż tak mocno zgeometryzowane i nie mają aż tak wiele rozbudowanych motywów roślinnych tkanych, jeżeli chodzi o wzory. Mają też bardzo charakterystyczny układ swój pasowy. On mógł być asymetryczny lub jak ten symetryczny. No i też u nas przyjęte były głównie dwie, trzy, czasami cztery barwy. Bardzo często był to bordowy, taki żywy, czerwony, brązowy, granatowy i symbolicznie taka barwa żółta, leciutko przeplatana. To był ten motyw trzeci, kolorystyczny, który był tutaj wprowadzany. W ostatnim okresie było też coraz więcej takich już przeplatanych, wprowadzanych motywów roślinnych. One były bardzo charakterystyczne na terenach Włodawy czy też w powiecie parczewskim, bo tak naprawdę perebory właśnie funkcjonowały w powiecie włodawskim, w części wschodniej powiatu parczewskiego i w części południowej powiatu Biała Podlaska. I tak naprawdę do dzisiaj to perebory są wykonywane i większość tych tkanin, które Państwo tu widzicie, jak również te tak zwane szmaciaki, dywany, które wykonywane są z kawałków szmatek, one też jakby w ostatnich latach znowu do łask powróciły, znowu są modne. Natomiast jeżeli chodzi o południe Lubelszczyzny, oprócz właśnie tkanin takich lnianych, konopnych, płóciennych, oprócz właśnie szmaciaków, jeszcze tam pojawiły się tkaniny, które drukiem były malowane, czyli takie płótno lniane oddawane było do farbiarza i on nanosił motywy tutaj za pomocą desek, motywy takie geometryczne, motywy roślinne i w ten sposób te proste tkaniny były zdobione, były one takie ozdobne tkaniny wykorzystywane przy strojach, przy stroju biłgorajskim, ale też tomaszowsko-chrubieszowskim, czy też zamojskim bywały stosowane. W biłgorajskim najdłużej się zachowały i to możemy, tego typu spódnice, będziemy mogli na naszej wystawie oglądać właśnie przy stroju biłgorajskim. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o stroje, posiadamy w naszych kolekcjach na pewno najbogatszy zbiór różnorodnych elementów strojów, tak jak moja koleżanka wspomniała, te stroje były już pozyskiwane w XIX wieku i stanowiły też jakby początek tej etnograficznej kolekcji naszego muzeum. Czasami, ale to już naprawdę jakieś pojedyncze elementy jeszcze nam się do dzisiejszych czasów udaje pozyskać, ale tak naprawdę gro z tych kolekcji zostały zebrane po II wojnie światowej w latach 50., w latach 60., kiedy tak naprawdę jeszcze te stroje bywały na wsiach, co prawda już nie noszone, tak jak jeszcze przed II wojną światową, ale jeszcze przede wszystkim starsze osoby takie stroje posiadały i można je było pozyskać. Dzięki naszej kolekcji mogliśmy odtworzyć prawie wszystkie stroje, jakie zostały opracowane, a na ten moment jest to 17 typów. Te stroje, tak jak powiedziałam, one się różnicują. Możemy tutaj wyodrębnić stroje, które kwalifikują się do typu małopolskich strojów. Są stroje mazowieckie i oczywiście stroje z obszarów wschodnich, które właśnie posiadają te zapożyczenia i formy bardzo charakterystyczne dla naszych wschodnich sąsiadów. Czyli proszę Państwa, ta nasza
różnorodność tych strojów przede wszystkim też ukazuje, że Lubelszczyzna jest regionem bardzo zróżnicowanym, regionem, którego nie możemy określić jako etnograficzny, ale jest to typowy region kulturowy, w obrębie którego funkcjonuje kilkanaście tak zwanych subregionów, które wyróżniają się charakterystycznymi i formami strojów, ale też i obrzędami, i właśnie też tkaninami, i też innymi elementami, o których my chcemy też opowiadać i które pokazujemy na naszej wystawie. Jeżeli chodzi o stroje, to proszę Państwa, przede wszystkim ta nasza wystawa ma ukazywać, że nie tylko strój krzczonoski, który bywa określany strojem lubelskim, jest dla naszego regionu charakterystyczny, ale tak jak powiedziałam, są też stroje typowe, zawierające takie elementy charakterystyczne dla Mazowsza, czyli z tymi wzorami, motywami mazowieckimi. I tutaj świetnym przykładem jest na pewno ten strój łukowski, jedyny strój, w którym zachowała się zapaska naramienna, bardzo właśnie charakterystyczna dla okolic, tutaj dla regionu Mazowsza. No i oczywiście pasiaki, które występują i w stroju puławskim, i w stroju ryckim, i w stroju radzyńskim, i w stroju nadburzańskim, i też w stroju oczywiście lubartowskim, i jeszcze ten zasięg nawet obejmuje strój tutaj chełmski. Strój włodawski jest, jak również strój biłgorajski, należą do najbardziej archaicznych w ogóle strojów, jeżeli chodzi o całą Polskę. Zawierają elementy, które były noszone w odległej przeszłości i które w tych akurat dwóch typach strojów zachowały się najdłużej. To jest przede wszystkim ta narzuta tutaj przy stroju kobiecym i tu biłgorajskim, tym noszonym przez mieszkańców wsi. No i przede wszystkim też bardzo piękne hafty o takich prostych motywach spirali i przede wszystkim taka niesamowita skromność tych strojów, która zawiera w sobie taką klasę i urok. Natomiast jeżeli chodzi o strój włodawski, tam też i przy stroju biłgorajskim trzeba dodać, że to są stroje, które prawie w całości wykonywane były z tkanin lnianych, samodziałowych, a tu przy stroju włodawskim jeszcze mamy właśnie wykorzystanie tych pięknych pereborów w stroju kobiecym prawie we wszystkich tutaj elementach, oprócz oczywiście tych nakryć wierzchnich. Jeżeli chodzi o strój z południowo-wschodniej części, to tutaj mamy przede wszystkim, jeżeli chodzi o hafty, które takie wyróżniające, które zostały właśnie zapożyczone od ludności ruskiej, która te tereny tutaj razem z ludnością polską zamieszkiwała i od których właśnie te motywy, te wzory zostały zaczerpnięte. Mamy też na terenie Lubelszczyzny przepiękny strój sitarzy biłgorajskich. To jest już typowo małomiasteczkowy, tak należałoby o nim mówić, strój, bo te wszystkie pozostałe to są oczywiście stroje noszone przez mieszkańców wsi. Natomiast przepiękny strój sitarzy biłgorajskich wyróżniał się i tkaninami, jedwabnymi, pięknymi aksamitami, różnego rodzaju materiałami sprowadzanymi właśnie przez tych sitarzy, którzy wędrowali po całej Polsce i po dużej części Europy i w głąb Rosji docierając, i stamtąd swoim żonom przywozili te piękne tkaniny.
i też tutaj w tym stroju odnajdujemy zapożyczenia z tutaj krojów, z elementów stroju takiego szlacheckiego, co widać przede wszystkim w tym kobiecym gorsecie, czy w tym przepięknym płaszczu, tutaj też ciekawie, różnorodnie zdobionym. Zwracam uwagę oczywiście również na nasz strój krzczonoski, ten, z którego chyba Lubelszczyzna najbardziej jest znana, który najchętniej bywa wykorzystywany przez różne zespoły folklorystyczne z Polski, jak również tutaj z Lubelszczyzny. Na naszej wystawie udało nam się dzięki tej ilości zbiorów, jakie my posiadamy, zaprezentować, jak ten strój się zmieniał, czyli tutaj mamy ten pierwotny strój, który był bardzo charakterystyczny i taki typowy dla strojów małopolskich i wykonany też w całości z tkanin samodziałowych. Przepiękny strój, przepięknie haftowany z takimi motywami też ozdobniczymi, tak zwanymi kulami przy spódnicy czy przy koszulach. Strój, który w drugiej połowie XIX wieku, kiedy nastąpiły też takie zmiany znaczące w życiu mieszkańców wsi, czyli tutaj nastąpiło uwłaszczenie, kiedy wieś otwiera się na tutaj inne grupy społeczne, ma możliwość swobodnego poruszania się i tutaj mieszkańcy Krzczonowa, nawet parafii Krzczonów, czyli tak naprawdę niewielki obszar występowania tego stroju, to jest bardzo charakterystyczne, stworzyli strój, który różni się od pozostałych strojów Lubelszczyzny. Te inne stroje posiadają pewne elementy wspólne, takie elementy, jak powiedziałam, choćby to na północy pasiaki i te nawet kroje i te elementy poszczególne ubioru są do siebie tutaj stosunkowo podobne, natomiast w stroju krzczonowskim zaistniały pewne nowe elementy, które tak naprawdę trudno, ja jako badaczka strojów ludowych nawet mi jakby dotrzeć, skąd na przykład wprowadzili w tym stroju tak króciutki fartuszek okalający całą postać. Fartuch, który powinien zakrywać prawie całą spódnicę, bo jego główną funkcją było chronienie tej spódnicy, zabezpieczenie jej przed tutaj zabrudzeniem, przed zniszczeniem. Tutaj natomiast wprowadzono taki krótki fartuszek, który bardziej taką formę spódniczki ma i znacznie rozbudowaną, bardzo rozbudowane zdobnictwo. Zastosowano różnorodną pasmanterię i też hafty. Pojawia się w stroju krzczonowskim haft krzyżykowy, który w ostatnim okresie jakby zdominował i najchętniej był przez kobiety wykonywany. W ostatnim okresie, co też pokazujemy na naszej wystawie, bo akurat strój krzczonowski tutaj jest prezentowany na kilku manekinach, gdyż też pokazujemy parę młodych, czyli tutaj w pewien sposób udało nam się pokazać tą obrzędowość rodzinną i starościna jest właśnie ubrana w takim stroju z ostatniego okresu, bo strój krzczonowski był noszony do I wojny światowej. Później już po II wojnie światowej, kiedy badania prowadził w zakresie tego stroju Janusz Świeży, to już był on odtwarzany, rekonstruowany na potrzeby folklorystyczne. W każdym bądź razie ta starościna jest ubrana w takim już bardzo stonowanym stroju, bez tak licznych ozdób pasmanteryjnych, jak to miało miejsce w tej wcześniejszej, drugiej odmianie stroju krzczonowskiego. Czyli proszę Państwa, udało nam się na naszej wystawie zaprezentować różnorodne stroje, ukazujące to bogactwo naszego regionu i tą właśnie różnorodność. Też na naszej wystawie zaistniały skrzynie. Mamy tam zaprezentowane są trzy skrzynie tak zwane lubelskie.
czyli taka forma z ozdób, która przyjęła się tylko w naszym regionie, z tak zwanym żółtym tłem. To jest typowa właśnie taki kolor tła przyjęty w naszym regionie tutaj na Lubelszczyźnie i z takimi motywami roślinnymi, dość prostymi, ale wypełniającymi te pola, na które te skrzynie były dzielone. Tutaj, jak widzicie Państwo, tych ośrodków było kilka, gdzie te skrzynie były wykonywane i możemy tak naprawdę jeszcze też takie skrzynie natrafić na lubelskich wsiach. One się jeszcze zachowały, bo były używane oczywiście pierwotnie, nabywane były jako skrzynie wienne, czyli przeznaczane były dla córek, które podczas wesela otrzymywały je od swoich rodziców. Tam w środku były też oczywiście odpowiednio wyposażone, były tam poduszki, były kołdry, była bielizna pościelowa, były też koszule dla przyszłego męża, no i oczywiście tam przechowywane były też ubrania tej przyszłej panny młodej i ta skrzynia była przekazywana pod koniec wesela w momencie tak zwanych przenosin, czyli stanowiła ona nie tylko mebel, który pięknie zdobił wnętrze izby wiejskiej, ale był też bardzo ważnym elementem obrzędu weselnego, momentem, którym w momencie przenosin, kiedy też ta panna młoda żegnała się ze swoją rodziną i opuszczała swój dom. Proszę Państwa, tak jak powiedziałyśmy z koleżanką, ta wystawa ma ukazywać różnorodność sztuki ludowej naszego regionu. Oczywiście tylko wybrane jej zjawiska, ale są to te zjawiska, które według autorów tej wystawy są najciekawsze i najlepiej też ukazują piękno sztuki ludowej Lubelszczyzny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani Marioli Tymochowicz i przedmówczyni za tak dokładne omówienie tej ostatniej, ale nie mniej ważne niż wszystkie pozostałe wystawy sztuki ludowej regionu lubelskiego. Ci z Państwa, którzy oglądali wszystkie nasze wykłady, mogli zobaczyć, jak bogate i cenne są zbiory naszego muzeum, od niedawna podniesionego także do rangi Muzeum Narodowego. Przypomnę, że jest to blisko 170 tysięcy eksponatów, czy teraz może nawet już więcej, pochodzących z bardzo wielu dziedzin kultury i sztuki, począwszy od archeologii, przez numizmaty, broń, uzbrojenie, sztukę ludową, jak dzisiaj mogliśmy zobaczyć, ale także religijną, malarstwo i rzeźbę polską, europejską, zarówno dawną, jak i współczesną, czy sztukę zdobniczą. Dodatkowo nasze muzeum znajduje się na wzgórzu zamkowym, czyli w miejscu, gdzie niegdyś istniał wspaniały zamek lubelski. Po nim zachowały się także najstarsze obiekty, donżon i gotycka kaplica Trójcy Świętej. No i w końcu siedziba też naszego muzeum mieści się w gmachu dawnego więzienia, zniesionego w XIX wieku. Jak widać, daje to bardzo, bardzo wiele możliwości edukacyjnych, o których teraz opowie moja koleżanka z działu edukacji, Aleksandra Sztab. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Udostępnię prezentację. Niebawem otworzymy się dla Państwa po niemal dwuletnim remoncie i zaprezentujemy nowe aranżacje wystaw stałych. Właściwie w niezmienionej formie pozostanie jedynie wystawa archeologiczna. Pozostałe wystawy zostały poddane drobnym modyfikacjom. Pojawiły się też zupełnie nowe ekspozycje, takie jak Trybunał Koronny w Dziejach Rzeczypospolitej czy Galeria Grupy Zamek i Awangardy. Nie ukrywamy, że jest to dla nas bardzo duże wyzwanie, by stworzyć nową, atrakcyjną ofertę edukacyjną skierowaną do możliwie szerokiej grupy odbiorców. Projekt przebudowy muzeum dopiero dobiega końca i
w najbliższym czasie sami będziemy musieli zapoznać się z nową przestrzenią wystawienniczą, która do ostatniej chwili na pewno będzie ewoluować. Dlatego od razu na początku pragnę zaznaczyć, że to, co dzisiaj przedstawię, jest jedynie nakreśleniem niektórych naszych działań, które planujemy realizować od nowego roku kalendarzowego. Poza tym chcemy także, aby nasza oferta była tworzona we współpracy z naszymi odbiorcami, aby w pełni odpowiadała ich potrzebom. Dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i podpowiedzi, które można przesyłać na nasz adres mailowy. Ciężko również przewidzieć, co przyniesie nadchodzący rok, jak długo jeszcze instytucje kultury będą zamknięte dla zwiedzających i jakie restrykcje pozostaną z nami na dłużej. Chcielibyśmy spotkać się z Państwem na żywo w przestrzeni muzeum najszybciej, jak się tylko da, jednak mamy oczywiście na uwadze również dalsze udostępnianie naszych zbiorów i wydarzeń online. Omówiąc więc podkrótce te właśnie dwa aspekty naszych działań, wirtualne i stacjonarne, no i ze względu na obecne realia zacznę od nakreślenia tego, co w najbliższym czasie pojawi się w przestrzeni wirtualnej. Już niebawem rozpoczną się ferie zimowe, dlatego przygotujemy pakiet materiałów edukacyjnych, który zapewni nieco rozrywki najmłodszym odbiorcom. Będą to filmy edukacyjne oraz zestawy zadań do wydruku i samodzielnego wykonania. Oczywiście wszystko w oparciu o zbiory naszego muzeum. Forma materiałów będzie zbliżona do naszej tegorocznej oferty wakacyjnej, którą w dalszym ciągu mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej muzeum. Tak tylko krótko przypomnę, że były to filmy edukacyjne z dołączonymi kartami pracy z cyklu Muzeum jest fajne, w których oprowadzaliśmy Państwa wraz z naszym dziecięcym przewodnikiem po zabytkach wzgórza Samkowego, kaplicy Trójcy Świętej oraz donżonie, a także animacje poklatkowe poruszające różne tematy, takie jak dawne ozdoby, haft czy wycinanki, zachęcające również do wykonania samodzielnych prac manualnych. Po feriach wystartujemy również z ofertą lekcji online skierowanych do szkół. Będą one trwały mniej więcej 40-45 minut, tak aby można było je zrealizować w czasie zdalnych zajęć szkolnych. Lekcje te będą dopasowane do potrzeb różnych grup wiekowych oraz podstaw programowych od przedszkola do szkoły średniej. I początkowo będą to najbardziej popularne, najczęściej wybierane przez szkoły zajęcia, czyli te dotyczące legend lubelskich, Unii Lubelskiej Jana Matejki oraz najstarszych zabytków wzgórza Zamkowego, czyli będzie to temat poświęcony kaplicy Trójcy Świętej oraz donżonowi. Z czasem sukcesywnie będziemy uzupełniać te oferty o lekcje tworzone w oparciu o zbiory prezentowane na wystawach stałych, o malarstwo, rzemiosło, zbiory etnograficzne, archeologiczne czy numizmatyczne. W semestrze letnim uruchomimy także kurs historii sztuki dla maturzystów. Będzie to cykl spotkań online, w trakcie którego będziemy chcieli omówić wybrane zagadnienia, jakie mogą znaleźć się na egzaminie maturalnym. Przygotujemy także materiały wideo, które będziemy publikować, tak jak i Lubelską Akademię Niepodległej na Facebooku oraz na YouTubie. I tu pragnę zaznaczyć, że wykłady transmitowane na Facebooku, tak jak te nasze dzisiejsze i wszystkie pozostałe Lubelskiej Akademii Niepodległej, wkrótce pojawią się już wszystkie właśnie w serwisie YouTube. A kolejne materiały będą poświęcone poszczególnym obiektom czy tematom prezentowanym na wystawach stałych i będą one właśnie stworzone zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży chcących poszerzyć swoją wiedzę. Kiedy tylko to będzie możliwe, zaprosimy Państwa do muzeum, gdzie będziemy realizować szeroką gamę działań stacjonarnych. Tak jak sygnalizowałam na początku, chcemy, aby w nowym muzeum każdy znalazł miejsce dla siebie. Dlatego postaramy się przygotować ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb różnorodnych grup odbiorców, od najmłodszych zwiedzających po osoby starsze. Oferta będzie oparta o ekspozycje stałe, wystawy czasowe, a także projekty realizowane we współpracy z innymi właśnie instytucjami i organizacjami. Nie zabraknie także odrębnych wydarzeń organizowanych rokrocznie, na przykład w Dzień Dziecka czy w Noc Muzeów. I z takich dodatkowych właśnie wydarzeń w tym roku planujemy na przykład zorganizować wspólnie z Sekcją Archeologii festyn archeologiczny. Szczegółów jeszcze nie znamy, ale na pewno będą tam mieć miejsce pokazy różnych rzemiosł czy rekonstrukcje strojów historycznych.
I w tym miejscu zaznaczę także, że mamy bardzo dużo nowych materiałów edukacyjnych, które między innymi na tym festynie wykorzystamy. Będą to właśnie na przykład rekonstrukcje strojów średniowiecznych, w które uczestnicy będą mogli się odziać, czy kopie zabytków, które będzie można obejrzeć z bliska czy dotknąć. Jeżeli chodzi o ofertę skierowaną do grup szkolnych, do wystaw stałych, to jesteśmy w trakcie doszlifowywania ostatecznego kształtu kilkunastu tematów lekcji, jakie zaproponujemy w stałej ofercie. Kiedy tylko przybiorą one już taki ostateczny kształt, opublikujemy je na naszej stronie internetowej, a także roześlemy informacje o nich do szkół, do domów kultury, ośrodków. A w chwili obecnej chciałabym przedstawić tylko kilka przykładów takich lekcji dla poszczególnych grup wiekowych. I tak, dla przedszkoli zaprezentujemy zajęcia o czarcie i łapie, czyli o wyrokach lubelskich sądów i innych legendach. Będą to zajęcia, na których odpowiemy na pytanie, skąd wziął Lublin swoją nazwę, dlaczego w herbie naszego miasta znajduje się koziołek, kto zostawił odcisk łapy na stole trybunalskim. Uczestnicy spotkania poznają najważniejsze legendy lubelskie łączące się z bogatą przeszłością miasta. W ofercie dla przedszkoli znajdą się także zajęcia, czy muzyka ma kolor, o emocjach i barwach w sztuce nieprzedstawiającej. I zajęcia te rozpoczniemy od spaceru po galerii malarstwa tradycyjnego, a następnie przejdziemy do ekspozycji dzieł awangardowych. Przekonamy się, że na obrazach nie zawsze musimy wiedzieć, co jest namalowane. Dowiemy się, że można malować uczucia, a nie tylko widoki, ludzi, zwierzęta, przedmioty. Na warsztatach wymienimy kolory podstawowe i pochodnie. Powiemy, które wydają się chłodne, a które ciepłe. Skojarzymy swobodne barwy z dźwiękami i wykonamy kreatywną pracę malarską do utworu muzycznego. Dzieci będą miały okazję odkryć w sobie wrażliwość i wyrazić pozawerbalnie swoje emocje. Dla podstawówki takim przykładowym tematem będzie temat pod tytułem Wyrazić świat obrazem. To będą zajęcia odbywające się, których pierwsza część odbywać się będzie w Galerii Malarstwa Polskiego. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z malarstwem, rozpoznają techniki, rodzaje kompozycji i perspektywy, określą tonację kolorystyczną i barwy, rodzaje barw, a także ich kontrasty. W oparciu o ekspozycję i karty pracy uczestnicy nauczą się rozpoznawać tematy malarskie, takie jak portret, pejzaż, martwą naturę, malarstwo historyczne czy religijne. W drugiej części tego spotkania przenieślibyśmy się do pracowni, w której uczniowie stworzą własną pracę malarską. Dla szkół ponadgimnazjalnych z kolei takimi przykładowymi tematami będzie W poszukiwaniu trzeciego wymiaru, czyli lekcja na wystawie Galerii Grupy Zamek i Awangardy. Podczas zajęć spróbujemy otworzyć drzwi prowadzące do fascynującej i tam tajemniczej, pełnej zawiłych ścieżek krainy sztuki nowoczesnej. Zetkniemy się z twórczością Jana Ziemskiego, Tytusa Dzieduszyckiego i Włodzimierza Borowskiego, poznając takie zagadnienia jak chociażby problem przestrzeni oraz przekroczenie dwuwymiarowości obrazu w kierunku obrazoformy. Będzie także okazja do stworzenia własnego trójwymiarowego awangardowego dzieła sztuki. Dla szkół ponadgimnazjalnych będą także takie zajęcia jak Matejko i inni mistrzowie, w których to cofniemy się do czasu rozkwitu malarstwa historycznego, które przywołało najświetniejsze momenty z historii Polski i kształtowało postawy patriotyczne. Przejdziemy przez Galerię Malarstwa Historycznego i zobaczymy, w jak różnorodny sposób polscy malarze transponowali historię na język sztuki. Utrwalimy wiedzę w oparciu o materiały edukacyjne. Natomiast biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z epidemią, przyjmowanie dużych grup zwiedzających i organizacja wyjść przez szkoły zapewne będzie wprowadzana stopniowo, dlatego przygotowujemy szereg zajęć skierowanych do maksymalnie kilkunastu osób. Oferta ta skierowana będzie właśnie do różnych grup odbiorców, takich jak właśnie dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych, dla seniorów, dla rodzin z dziećmi, dla osób z niepełnosprawnościami, a także będą to zajęcia przewidujące integrację międzypokoleniową, warsztaty rodzinne, na które zaprosimy dziadków z wnukami czy rodziców z dziećmi w różnym wieku. Postaramy się tu stworzyć zajęcia już dla maluszków od trzeciego do trzeciego roku właściwie życia.
Zajęcia te przyjmą formę teoretyczno-praktyczną, gdzie skupimy się głównie właśnie na tej drugiej części. Będą to zajęcia, na których poznamy m.in. tajniki ceramiki, linorytu czy haftu. Przykładem takich jakby już konkretnych warsztatów będą działania zatytułowane Ulepione z gliny, spotkanie, w trakcie którego odnajdziemy na wystawach rozmaite zabytki wykonane z gliny. Poznamy różne techniki garncarskie oraz metody zdobienia naczyń od czasów neolitu aż po czasy współczesne. Na koniec sami spróbujemy swoich sił w roli garncarza. I tutaj warto podkreślić, że mamy piec garncarski, więc wszystkie wykonane prace przez uczestników zostaną wypalone i będzie można je sobie odebrać. Kolejną propozycją działań dla małych grup, dla rodzin, dla młodzieży jest gra terenowa Muzeum Pełne Tajemnic. Odbywać się ona będzie w przestrzeni całego muzeum. Uczestnicy w oparciu o rozmieszczone na ekspozycjach wskazówki będą mieli za zadanie odnaleźć kufer ze skarbem. Podpowiedzi będą prowadzić wytyczonym szlakiem, pozwalając graczom na zapoznanie się ze zbiorami muzealnymi w atrakcyjny sposób, sprzyjający także integracji uczestników. Niektóre z zajęć przybiorą formę weekendową lub cykliczną. Formę cykliczną przyjmą na pewno zajęcia skierowane do osób starszych, do seniorów, gdzie wykładom będą towarzyszyły zajęcia z różnych technik rękodzielniczych, na przykład związanych z lokalnymi tradycjami, rzemiosłami, wzorami. Zajęcia cykliczne to także odbywające się już w muzeum spotkania sekcji muzealnej Uniwersytetu III wieku. A jeśli już jesteśmy przy cyklach, to chcielibyśmy stworzyć także cykl pokazów filmowych w jakiś pośredni lub bardziej bezpośredni sposób związany ze sztuką czy koncertów. Oferta do wystaw czasowych będzie dostosowana do aktualnych ekspozycji zmiennych. Pierwszą wystawą, jaka niebawem się pojawi, będą korespondencje artysta wobec kolekcji, czyli wystawa ze zbiorów Tadeusza, prac ze zbiorów Tadeusza Mysłowskiego, a także prace jego autorstwa. W materiałach publikowanych w sieci postaramy się przybliżyć ideę wystawy, poszczególne obiekty oraz ich znaczenie i zachęcić Państwa do odwiedzenia, oczywiście kiedy to już będzie możliwe, sali wystaw zmiennych imienia Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego, w której to prezentowana będzie ekspozycja. I ze względu na ścisłą współpracę działu edukacji z pozostałymi komórkami muzeum, będziemy również na bieżąco przedstawiać rezultaty projektów badawczych naszych koleżanek i kolegów z poszczególnych działów i sekcji. Już teraz możemy powiedzieć o tym, że do stałej oferty edukacyjnej włączymy najświeższe wyniki interdyscyplinarnych badań i konserwacji drewna znalezionego na terenie naszego wzgórza zamkowego. Badania te były prowadzone w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych. Dzięki temu wśród lekcji muzealnych znajdzie się także temat Nie od razu zamek zbudowano, archeologiczne dzieje wzgórza zamkowego w Lublinie, w czasie których opowiemy nie tylko o tym, jak we wczesnym średniowieczu wyglądała zabudowa wzgórza zamkowego, ale także opowiemy o życiu i strojach w tym czasie, pokażemy cenne zabytki i przybliżymy pracę archeologów. Wzorem lat ubiegłych rokrocznie organizowane będą szkolenia dla przewodników po Muzeum Narodowym w Lublinie. Będzie to cykl wykładów i warsztatów poświęconych historii muzeum i wzgórza zamkowego, uzupełniony również historią Lublina z dokładnym omówieniem zbiorów, a przede wszystkim wystaw stałych. Po zakończeniu tego cyklu odbędzie się egzamin na przewodnika, a jego pomyślne przejście umożliwi oprowadzenie grup po muzeum. W działalności edukacyjnej skupimy się także na naszym regionie. Będziemy chcieli zorganizować projekty, w których duży nacisk będziemy kłaść na aktywne poznawanie Lublina i Lubelszczyzny poprzez organizację gier miejskich, spacerów czy wycieczek. I już podsumowując, będziemy starali się projektować ofertę w sposób interdyscyplinarny, łącząc zagadnienia z różnych dziedzin kultury, sztuki, a także nauk ścisłych. Będziemy zapraszać specjalistów z różnych dziedzin do pokazów, wykładów, prelekcji,
ta różnorodność i interdyscyplinarność jest możliwa właśnie ze względu na bogactwo naszych zbiorów, od archeologii poprzez etnografię, numizmaty, broń, uzbrojenie, malarstwo polskie i obce, sztukę ludową, religijną i nowoczesną. Programy dla szkół będą kształtowane w oparciu o podstawy programowe, by nauczyciele chętnie korzystali z naszego wsparcia, ale jednocześnie nie będą to zwykłe szkolne lekcje, tylko zajęcia budowane w oparciu o nasze zbiory z wykorzystaniem różnych technik aktywizujących uczniów. Chcielibyśmy poszerzyć współpracę środowiska muzealnego i środowisk szkolnych przy tworzeniu oferty edukacyjnej, dlatego w niedługim czasie, kiedy będziemy już znać ostateczny kształt wystaw stałych, zorganizujemy spotkanie z nauczycielami i pedagogami, by szerzej omówić nie tylko kształt oferty, ale także może wypracować wspólne pomysły na nowoczesną edukację muzealną. Przewidujemy, tak jak do tej pory, również współpracę przy olimpiadach artystycznych, konkursach czy innych projektach realizowanych wspólnie ze szkołami. Chcemy, aby nasze muzeum stanowiło miejsce wsparcia dla nauczycieli, źródło inspiracji do ich działań, a prezentowane na wystawach eksponaty i historie, które się za nimi kryją, były z jednej strony pomocą przy realizacji podstawy programowej, a z drugiej umożliwiały nowoczesne podejście do edukacji. Wspomnę jeszcze o tym, że po nowym roku uruchomimy także odświeżony wolontariat. Chcemy zgromadzić zespół pełnych entuzjazmu osób, które będą chciały wesprzeć nas w różnych działaniach i poznać pracę w Muzeum od Kuchni. Będziemy poszukiwali osób chcących zarówno podjąć z nami stałą, minimum roczną współpracę, jak i wolontariuszy akcyjnych, którzy będą wspierać nas przy konkretnych działaniach wybranych, takich jak na przykład Noc Muzeów, czy w ramach akcji Lato w Mieście, Zima w Mieście. Pierwszy nabór ogłosimy prawdopodobnie już w marcu 2021. No i jesteśmy otwarci na pomysły i umiejętności, jakimi będą chcieli się z nami podzielić wolontariusze, jednak na pewno będziemy potrzebowali wsparcia na przykład przy prowadzeniu zajęć edukacyjnych, przy oprowadzaniach czy sporządzaniu dokumentacji fotograficznej. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania, sugestie czy pomysły na wspólne działania, prosimy o kontakt pod adresem e-mail edukacja@mnwl.pl. Bardzo dziękuję mojej koleżance z działu edukacji, Aleksandrze Sztal, która tak w skrócie przebiegła przez te najbliższe zaplanowane przez nas działania. Jak widzą Państwo, będzie się bardzo dużo działo, ale mamy nadzieję, że już niedługo te wszystkie nasze zaplanowane projekty, współpraca czy ze szkołami, czy z wolontariuszami będzie mogła już przyjąć tę formę stacjonarną, na żywo, bo jesteśmy już tego bardzo, bardzo spragnieni, tym bardziej, że przez ostatnie 2 lata muzeum też było zamknięte z innych względów, ze względu na przebudowę, ze względu na projekt unijny, ale to był też dla nas taki bardzo wytężony czas pracy nad tym, co właśnie w muzeum można ulepszyć, jak tę pracę dalej poprowadzić. I teraz jeszcze ja bym chciała powiedzieć kilka słów na temat udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, które przez te ostatnie lata u nas w muzeum się pojawiły. Włączę tylko swoją prezentację. Otóż, drodzy Państwo, nasze muzeum właściwie już od kilku lat tak bardzo aktywnie włącza się w działalność i udostępnianie naszych zbiorów, wydarzeń czy oferty edukacyjnej osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Oczywiście już wcześniej dział edukacji czy całe muzeum prowadziło tego typu działalność, jednakże nie była ona tak usystematyzowana jak w chwili obecnej. Były to działania prowadzone raczej w taki bardzo intuicyjny sposób, bez uprzedniego przeszkolenia naszych pracowników czy bez wykorzystania takich specjalistycznych udogodnień, jak mamy w chwili obecnej. I taka znacząca zmiana zaszła w 2016 roku, kiedy taka warszawska fundacja, Fundacja Kultury Bez Barier, zaprosiła naszą instytucję do udziału w projekcie Włącz ich w kulturę. Był to taki projekt realizowany nie tylko w naszej instytucji, ale także w kilku innych miastach, muzeach w Polsce, który miał na celu przeszkolenie właśnie kilkunastu pracowników z każdej z tych instytucji, z obsługi zwiedzających z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.
I były to tak naprawdę 3 dni bardzo intensywnych warsztatów prowadzonych przez ekspertów z zakresu dostępności, ale także osoby bezpośrednio dotknięte niepełnosprawnością. I te 3 dni bardzo uświadomiły nam różnego rodzaju bariery, które uniemożliwiają osobom z dysfunkcjami takie pełne i satysfakcjonujące uczestnictwo w kulturze. Omówione na tym szkoleniu, na tych warsztatach zostały także sposoby niwelowania istniejących barier, unikania tych potencjalnych, a co za tym idzie zwiększanie dostępności muzeum. I powiem szczerze, że właśnie te niby 3 dni, ale jednak bardzo nam dużo dały do myślenia na temat tego, jak w prosty sposób możemy zwiększyć właśnie dostępność naszego muzeum dla różnych grup odbiorców. I od tamtej pory staraliśmy się wprowadzać coraz to nowe udogodnienia, tworzyć zajęcia dostosowane właśnie do różnych grup, do różnych osób z różnymi dysfunkcjami. I teraz omówię te najważniejsze zmiany, jakie w ostatnim czasie zaszły. Jeśli chodzi o dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu, to tutaj muszę poruszyć dwie kwestie. Przede wszystkim dostępność zewnętrzną, czyli to, jak do nas, do muzeum można dotrzeć, i dostępność wewnętrzną. Jeśli chodzi o tę dostępność zewnętrzną, to tutaj oczywiście muzeum niewiele może zmienić, ponieważ jesteśmy obiektem istniejącym w tkance miejskiej. Ulokowana nasza siedziba główna jest na szczycie wzgórza zamkowego, na który, jak Państwo widzą tutaj, jak Państwo pewnie też doskonale wiedzą, z jednej strony prowadzą bardzo strome schody, natomiast od dwóch pozostałych stron można albo wjechać po bardzo takich dużych wybojach, po kocich łbach. Z kolei od strony Starego Miasta też ciężko przejść, dlatego tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Ze względów konserwatorskich jakby nie możemy na chwilę obecną zmienić tego dostępu. Jednakże robimy to, co możemy, czyli jest możliwość, aby osoby na przykład poruszające się na wózku inwalidzkim wjechały bezpośrednio samochodem na szczyt wzgórza zamkowego, gdzie zwykli śmiertelnicy nie mogą parkować. Natomiast mamy tam wydzielone 3 miejsca parkingowe, tak zwane koperty, gdzie spokojnie można zostawić samochód i z tamtego miejsca wejście do muzeum jest już jak najbardziej możliwe. Warto też zaznaczyć, że osoby z niepełnosprawnością ruchu to nie są tylko i wyłącznie osoby, które poruszają się na wózku inwalidzkim, to są także osoby, które poruszają się o kulach, czy osoby starsze na przykład, które wymagają jakby większej dostępności miejsc do odpoczynku. Dlatego tutaj też poruszyłam takie kwestie jak komunikację autobusową, czy ogólnodostępny parking miejski, bo to też są bardzo ważne rzeczy. I akurat nasze muzeum jest szczęśliwie położone w samym centrum miasta, więc ta komunikacja autobusowa jest bardzo dobra. Właściwie ze wszystkich dzielnic Lublina można bezpośrednio dojechać tutaj do naszej siedziby głównej. Na dole też na placu zamkowym znajduje się ogólnodostępny parking miejski, więc tutaj jakby nie ma takiego problemu. Każdy, kto się porusza właśnie czy samochodem, czy komunikacją autobusową, może z łatwością do nas dotrzeć. Jeśli chodzi o dostępność wewnętrzną, czyli już samego budynku, samej naszej siedziby głównej, to tak jak już Państwo wiedzą, mamy muzeum, czyli tutaj miejsce, gdzie prezentujemy zbiory. To są 3 kondygnacje. Od teraz właściwie już 3 będą dostępne, wcześniej to były 2. I właściwie na każdą z tych kondygnacji z łatwością można dotrzeć. Jest to umożliwione poprzez zastosowanie systemu wind, platform czy takich podnośników pionowych, które umożliwiają przemieszczanie się pomiędzy wszystkimi kondygnacjami. Ostatnio teraz w czasie remontu tego 2-letniego unijnego, który się teraz kończy, został także zniwelowany poziom pomiędzy korytarzem, przedsionkiem prowadzącym do kaplicy Trójcy Świętej. Wcześniej tam, przypomnę, że były stopnie i musieliśmy za każdym razem, kiedy była taka potrzeba, ustawiać specjalne pochylnie. Natomiast teraz wszystko będzie już przebiegało jakby gładko, będzie bardzo niewielkie nachylenie tego terenu, także zarówno osoby właśnie z wózkami, czy osoby na wózkach się poruszające będą mogły spokojnie do kaplicy dotrzeć. Jednakże jeden z naszych obiektów jest niestety niedostępny
dla osób poruszających się na wózkach. Jest to donżon. Jak Państwo widzą, jest to po prostu samodzielna budowla zlokalizowana na dziedzińcu naszego muzeum. W niej są trzy kondygnacje naziemne i taras widokowy na górze. Ci z Państwa, którzy byli we wnętrzu, wiedzą, że w środku jest spiralna klatka schodowa. Momentami te schody są bardzo strome i niestety nie ma tam żadnej możliwości zamontowania windy. Także donżon pozostaje niedostępny niestety ze względów konserwatorskich, ale oczywiście wszystkie informacje na temat tej budowli będą się znajdowały czy u nas na stronie internetowej, czy na specjalnych stanowiskach multimedialnych, które pojawią się teraz po remoncie w naszym muzeum. Jeśli chodzi o dostępność muzeum dla osób z niepełnosprawnością wzroku, to tutaj przez ostatnie lata bardzo dużo się zmieniło, ponieważ powstało bardzo wiele audiodeskrypcji, czyli takich werbalnych opisów różnych czy przedmiotów, czy budynków, czy dzieł sztuki, za pomocą których opowiadamy osobom niewidomych to, czego nie są w stanie zobaczyć, tak? Zwłaszcza tyczy się to przedmiotów płaskich, jak obrazy, ale też przedmiotów czy obiektów bardzo dużych, których z kolei dotykiem nie można ogarnąć. Dlatego zarówno kaplica Trójcy Świętej została zaudiodeskrybowana, jak i 20 chyba 7 różnych naszych obiektów z różnych dziedzin sztuki, z różnych wystaw, tak żeby osoby niewidome mogły zapoznać się z bogactwem naszych zbiorów. Te audiodeskrypcje są z jednej strony nagrane i udostępnione na stronie internetowej naszego muzeum w zakładce Bez Barier, jak także można pobrać specjalne audioprzewodniki z wgranymi audiodeskrypcjami w kasie na rzeko muzeum. Także również będąc w środku, jeśli osoby te będą chciały przejść przez nasze muzeum, zwiedzić je też fizycznie, jest jak najbardziej taka możliwość, żeby właśnie w tych miejscach, gdzie znajdują się dane przedmioty, posłuchać tych audiodeskrypcji. Tym bardziej to jest istotne ze względu na to, że kilka z tych obiektów, kilka z tych zabytków ma także sporządzone tyflografiki, czyli takie graficzne odwzorowanie obiektu w postaci takiego rysunku wypukłego, jak widać tutaj na przykładzie naszej czarciej łapy. Dzięki temu osoba niewidoma może po prostu poprzez dotyk poznać właśnie ten obiekt. Jest to bardzo istotne w przypadku tego typu obiektów, których zazwyczaj dotknąć nie można. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale u nas w muzeum również praktykujemy możliwość poznania dotykiem również oryginałów. Oczywiście to jest wszystko ze zgodą naszych konserwatorów. Dotykamy obiektów, które są trwałe, które są wykonane z takich materiałów, które po prostu nie zniszczą się nawet w wyniku wielokrotnego dotykania. Jednak bardzo wiele osób niewidomych z tego korzysta, a dodatkowo taka audiodeskrypcja wgrana właśnie w audioprzewodniku umożliwia jeszcze pełniejsze zasięgnięcie informacji o tych obiektach. Najtrudniejszym zadaniem było udostępnienie kaplicy Trójcy Świętej osobom z niepełnosprawnościami. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że unikatowość kaplicy to tak naprawdę połączenie dwóch rzeczy. Z jednej strony tej gotyckiej architektury, a z drugiej strony rozmieszczenie poszczególnych fresków, poszczególnych malowideł na ścianach i sklepieniu. Kaplica właśnie z tego słynie, że te dwa elementy włączą się w tym jednym miejscu i ciężko jest to zrozumieć, nie będąc w środku, nie patrząc właśnie na ten obiekt. Dlatego postanowiliśmy w ramach jednego z projektów stworzyć taką mapę tyflograficzną kaplicy. Czyli znowu to jest plan, który możemy poznawać poprzez dotyk. I tutaj zostały sporządzone takie cztery plansze w postaci tyflografik. Pierwsza z nich przedstawia zarys budynku, czyli najważniejsze elementy konstrukcyjne, ściany, ołtarze, filar, który znajduje się na środku, czy nawet rozmieszczenie okien, tak żeby osoba będąca wewnątrz mogła po prostu zobaczyć dotykiem, gdzie się znajduje, jak duża jest ta przestrzeń i jakie są te najważniejsze elementy. Wszystkie te elementy są też podpisane w alfabecie Braille'a,
ale doskonale też sobie zdajemy sprawę z tego, że nie wszystkie osoby niewidome czy niedowidzące znają ten alfabet, bo są osoby, które utraciły wzrok w późniejszym etapie życia i nigdy się tego alfabetu nie nauczyły. Dlatego też mapa została udźwiękowiona dzięki zastosowaniu specjalnych etykiet i urządzenia PenFriend, który umożliwia po prostu odczytywanie nie Braille'a, ale właśnie tych etykiet, na które są wgrane informacje o poszczególnych elementach. I do tego jest jeszcze oczywiście audiodeskrypcja i wszystkie te elementy pozwalają na samodzielne nawet zapoznanie się z kaplicą Trójcy Świętej, ale oczywiście również służymy pomocą czy opiekunów ekspozycji, czy przewodników, którzy także w czasie takiego zwiedzania mogą towarzyszyć. Tutaj jeszcze z bliska pokazuję Państwu właśnie tą jedną planszę. Widać na niej te kontury, zarysy naszego budynku, naszej budowli. Na zielono są zaznaczone ołtarze. Na samym środku tutaj mamy filar. Jak się Państwo przypatrzą, to także widać właśnie w niektórych miejscach podpisy Braille'em. W prawym dolnym rogu z kolei mamy to urządzenie PenFriend, które jest dostępne oczywiście na miejscu razem ze słuchawkami, także wszystkie te elementy otagowane, oetykietowane można odczytać. Tutaj z kolei jest druga plansza, która przedstawia usytuowanie fresków. Tutaj Państwo widzą, że te ściany są podzielone na mniejsze prostokąty. Każdy z tych prostokątów został podpisany w Braille'u i oetykietowany. Dlatego osoba po prostu niewidoma może podejść i zobaczyć, jak te freski się układają, bo przypomnę tylko, że one też ułożone są w ściśle określonym porządku, w ściśle określonej hierarchii ważności i to, że my moglibyśmy po prostu wypisać wszystkie te przedstawienia, to tak naprawdę niewiele zmieni, ponieważ właśnie ich ułożenie jest tutaj najistotniejsze. Dlatego zadbaliśmy o to, żeby również osoby niewidome czy niedowidzące mogły się właśnie z tym zapoznać. W dalszej kolejności dla osób z niepełnosprawnością wzroku mamy inne udogodnienia, takie jak kopie eksponatów, rekonstrukcje, makiety czy nawet wydruki 3D. Ponieważ zakupiliśmy właśnie specjalny skaner 3D oraz drukarkę, która umożliwia nam produkcję, że tak brzydko powiem, właśnie różnych materiałów edukacyjnych. Tutaj na tym pierwszym zdjęciu po lewej stronie widzą Państwo naszą pierwszą próbę, taką jeszcze niedoskonałą, sporządzenia takiej kopii eksponatu z zbiorów sztuki ludowej. Jest to taki diabeł, a po lewej stronie właśnie mogą Państwo zobaczyć wydruk z tej drukarki 3D. Także w miarę wiernie odzwierciedla on właśnie dany obiekt. Wszystkie detale dało się zachować, także w przyszłości będziemy tych kopii, tych reprodukcji wykonywać o wiele więcej. Co prawda akurat rzeźby z drewna są tego typu zabytkami, które jeszcze spokojnie możemy dać osobom niewidomym czy niedowidzącym do poznawania dotykiem, jednak oczywiście no nie w tak dużym stopniu, nie w tak dużej skali, jak tego typu przedmioty wydrukowane na drukarce 3D. Mamy także wykonane makiety naszych najważniejszych budowli. Tutaj mogą Państwo zobaczyć makietę wieży. Też bardzo dobrze koleżanki z działu edukacji odwzorowały wszystkie te elementy najważniejsze. Proszę zobaczyć, że w dolnej partii tutaj użyte zostały do stworzenia tej makiety kamyczki drobne, ponieważ do połowy nasza wieża zbudowana jest właśnie z kamienia, od połowy są to cegiełki. Jest też nasze najważniejsze zachowane okno biforyjne, świadczące o romańskich cechach budowli. Na górze jest krenelarz i jeszcze zwieńczenie w postaci tego toporu, czy właściwie rózgi liktorskiej. Także tego typu materiały udostępniamy w trakcie lekcji, w trakcie zwiedzania i jest to jak najbardziej pożądany też sposób przez osoby niewidome do poznawania tego, co w zbiorach po prostu mamy, co prezentujemy na wystawach. I w naszej ofercie edukacyjnej mamy oczywiście oprowadzania.
autodeskrypcją na żywo, gdzie wykorzystujemy wszystkie te tyflografiki czy kopie zabytków, ale tak jak wspomniałam, można też wypożyczać audioprzewodniki z audiodeskrypcjami i prowadzimy także warsztaty. Tutaj akurat mamy przykłady z zajęć, które odbywały się w ramach takiego rajdu kultury bez barier kilka lat temu. Są to warsztaty ulepione z gliny, gdzie poznajemy najpierw różnego rodzaju naczynia do przechowywania czy też przyrządzania posiłków z naszej wystawy archeologicznej, a potem uczestnicy sami mogli wykonywać tradycyjnymi technikami w prawdziwej glinie różne zabytki. Jeśli chodzi o dostępność naszego muzeum dla osób z niepełnosprawnością słuchu, to przede wszystkim zamontowaliśmy pętle indukcyjne, czyli takie systemy wspomagania słuchu, które poprawiają komfort słyszenia osobom, które stosują oczywiście aparaty słuchowe, w przypadku, kiedy jest to możliwe. Mamy trzy takie pętle indukcyjne. Pierwsza jest umieszczona na stałe w kasie muzealnej, w sklepiku. Jest ona oznaczona specjalnym znakiem dostępności, z tym uchem przekreślonym i literką T, co oznacza, że właśnie osoba niedosłysząca, stosująca aparat słuchowy, może po wejściu do muzeum przestawić go po prostu na ten tryb zbierania informacji z konkretnego miejsca. Nasi kasjerzy mają specjalne mikrofony, które przekazują właśnie ten dźwięk do tego urządzenia, do tej pętli i dzięki temu osoba niedosłysząca po prostu otrzymuje oczyszczony z tych wszystkich dodatkowych dźwięków, których w holu głównym muzeum jest bardzo dużo dźwięk. Mamy także przenośną pętlę indukcyjną, którą można rozłożyć w dowolnej przestrzeni, na przykład w czasie wernisażu czy pokazu filmowego. Oprowadzaliśmy tak już po kaplicy Trójcy Świętej, gdzie po prostu na stałe w czasie zwiedzania była ona zamontowana, więc to jest jak najbardziej przydatne urządzenie. I są także indywidualne pętle indukcyjne, które można zastosować na audioprzewodnikach czy tabletach, a także innych urządzeniach dostępnych właśnie w przestrzeni już muzeum. Także właśnie dźwięk z tych urządzeń będzie bezpośrednio płynął do aparatu słuchowego i będzie to o wiele, wiele czystszy dźwięk niż gdybyśmy nie zastosowali właśnie tych pętli indukcyjnych. W ostatnim czasie też wypuściliśmy kilka filmów w języku migowym na temat wszystkich naszych ekspozycji stałych. Tutaj mogę zaprezentować Państwu jeden z nich, przynajmniej we fragmencie. Dotyczy sztuki ludowej regionu lubelskiego, czyli naszego dzisiejszego tematu. I filmy te będą oczywiście dostępne na stronie internetowej, na serwisie YouTube, ale także będzie można wypożyczyć tablety z wgranymi informacjami albo także właśnie z tymi filmami w języku migowym w naszej kasie muzealnej. Specjalnie przy tych filmach są oczywiście napisy, tak żeby osoby, które nie znają też języka migowego, mogły się zorientować właśnie, o czym jest mowa. Jeśli chodzi o ofertę dla osób z niepełnosprawnością słuchu, to tak jak wspomniałam, wykorzystujemy te indywidualne pętle indukcyjne, ponieważ zakupiliśmy także taki system tour guide do oprowadzania z wykorzystaniem słuchawek bądź tych pętli indukcyjnych, także duża nawet grupa zwiedzających, która nosi aparaty słuchowe, może właśnie wykorzystać pętle indukcyjne i wtedy głos przewodnika wzmacniany przez mikrofon dociera bezpośrednio do nich. Prowadzimy także oprowadzania z tłumaczeniem na język migowy. Co prawda niestety żaden z edukatorów czy edukatorek nie jest przeszkolony i nie zna tak dokładnie języka migowego poza podstawowymi znakami. To bardzo chętnie witamy właśnie wszystkich tłumaczy języka migowego. Jeśli jest tylko taka potrzeba, to właśnie z nimi współpracujemy. Tutaj mogą Państwo zobaczyć oprowadzanie po wystawie Picassa, która miała miejsce chyba w 2017 roku u nas w muzeum, która była bardzo oblegana przez osoby właśnie i niesłyszące, i niedosłyszące, ze względu na to, że udostępniliśmy po prostu tę wystawę dla nich.
I tak samo jak w przypadku osób niewidomych, mamy też specjalne warsztaty muzealne dla osób niedosłyszących czy niesłyszących. Także staramy się, aby ta oferta była jak najbardziej dostosowana. Również staramy się o dostępność naszego muzeum dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czyli z różnego rodzaju zaburzeniami, czy też chorobami czasem, które uniemożliwiają takie pełne uczestnictwo w kulturze. Zazwyczaj staramy się po prostu dostosowywać czy zwiedzanie, czy też lekcje muzealne do potrzeb indywidualnych wszystkich uczestników. Są to zajęcia w małych grupach, żeby były one przeprowadzane w komfortowych warunkach, najczęściej w jakiejś osobnej sali, po zwiedzaniu oczywiście muzeum, tak żeby ten kontakt ze zbiorami był też oczywiście zachowany, ale żeby stworzyć po prostu jak najbardziej komfortowe warunki. To hasło niepełnosprawność intelektualna jest bardzo pojemne, więc tutaj mieszczą się zarówno osoby ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, ale także po prostu z różnymi innymi zaburzeniami. Także współpracujemy z specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym imienia Zofii Sękowskiej w Lublinie, który przyprowadza do nas bardzo chętnie dzieci na zajęcia. My też również bardzo dużo uczymy się podczas kontaktów właśnie z tymi grupami. Współpracujemy z warsztatami terapii zajęciowych, czy fundacjami, stowarzyszeniami, które mają pod opieką właśnie tego typu osoby. I na koniec jeszcze bym chciała tylko pokazać kilka takich przykładowych projektów, które udało nam się do tej pory zrealizować. Między innymi taki cykl warsztatów dla dzieci niewidomych i niedowidzących z tego ośrodka specjalnego szkolno-wychowawczego. Miały one tytuł Dotknij historii, ponieważ były właśnie skierowane do grupy odbiorców, która najchętniej poznaje sztukę poprzez dotyk. Wzięło w tych warsztatach udział około 30 uczestników, zarówno ze szkoły podstawowej, wówczas jeszcze gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. I staraliśmy się właśnie zapoznać ich z historią Zamku Lubelskiego, ale z naszymi najważniejszymi eksponatami. Tutaj widzą też Państwo zdjęcia z tych wszystkich zajęć z wykorzystaniem oczywiście tyflografik, audiodeskrypcji, kopii eksponatów, ale także wykonywaliśmy różne warsztaty plastyczne. Tak jak wcześniej wspomniałam, zakupiliśmy bardzo dużo wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej. Było to możliwe dzięki dwóm projektom finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury. Tutaj są te wszystkie udogodnienia wypisane. Łącznie w roku 2017 i 2018 otrzymaliśmy na ten cel 85 tysięcy złotych, więc myślę, że bardzo dobrze te środki wykorzystaliśmy i cały czas te wszystkie udogodnienia jakby są użytkowane, zarówno przez nas, jak i przez indywidualne osoby. I na koniec jeszcze chciałabym zachęcić Państwa do śledzenia projektu Czytanie Obrazów, w którym nasze muzeum również bierze swój udział aktywny. Jest to taka strona internetowa i aplikacja na urządzenia mobilne, w której znajdują się rozmaite dzieła sztuki z muzeum właściwie w całej Polsce. Również z naszego ośrodka lubelskiego, oprócz Muzeum Narodowego w Lublinie, jest też Muzeum na Majdanku czy Skansen, Muzeum Wsi Lubelskie, które udostępnia swoje obiekty, swoje instytucje. I w tym miejscu znajdują się udogodnienia nie tylko dla osób niewidomych czy niesłyszących, ale także właśnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przy każdym obiekcie są specjalne oznaczenia, w jaki sposób obiekty te zostały udostępnione, czy w postaci audiodeskrypcji, czy też filmów w języku migowym, albo też tekstów łatwych do czytania. Wszystko to znajdą Państwo na stronie www.czytanieobrazów.pl. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć, bo naprawdę można zobaczyć, w jak prosty sposób można właśnie udostępniać kulturę, udostępniać sztukę osobom z niepełnosprawnościami. To tak w bardzo dużym skrócie opowiedziałam o tej dostępności, która w dalszym ciągu będzie oczywiście się zmieniać, będzie ewoluować we współpracy z naszymi gośćmi, naszymi odbiorcami.
Natomiast jednocześnie było to ostatnie moje wystąpienie, nie tylko dzisiaj, ale także w obrębie całego projektu Budując Niepodległą, więc bardzo też serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy towarzyszyli nam od kwietnia w tych naszych sobotnio-niedzielnych wykładach. Myślę, że było to bardzo ciekawe doświadczenie nie tylko dla Państwa, ale także dla nas, tak jak wspomniałam na początku, że mogliśmy się dzielić czy naszymi zbiorami, czy naszą działalnością na wiele większym polu niż tylko muzeum i siedziba główna, dlatego że tak jak widzieliśmy, odbiorcami tych naszych wykładów były osoby z całej Polski, a nawet i z zagranicy, więc tym bardziej cieszymy się, że mimo tych niesprzyjających warunków pandemii koronawirusa byliśmy w stanie osiągnąć właśnie tak dużą oglądalność i mogliśmy po prostu spotkać się z Państwem. Widzę, że mamy tutaj również dzisiaj kilku uczestników. Obserwują nas także osoby na Facebooku, więc jeśli mieliby Państwo jakieś pytania, czy dotyczące dzisiejszego spotkania, czy dotyczące całego projektu, to bardzo serdecznie zapraszam do zadawania tych pytań. Ja w międzyczasie właśnie podejrzę na Facebooku, bo widziałam już wcześniej, że pojawiały się tam komentarze. I chciałam tylko zaznaczyć, że to dzisiejsze spotkanie nie jest jeszcze takim zwieńczeniem całkowitym projektu, ponieważ w przyszłym tygodniu jeszcze na Facebooku, na profilu naszym na YouTubie będziemy chcieli podziękować Państwu właśnie za udział i podzielić się jeszcze 4 filmami edukacyjnymi, które już teraz kończą się produkować. Także na zakończenie właśnie pożegnamy się z Państwem filmowo i podsumujemy cały ten rok, cały projekt Budując Niepodległą. Zobaczę jeszcze tylko nasze spotkanie na Facebooku. Dobrze, tutaj też żadnych pytań nie widzę, aczkolwiek wiem, że łączymy się troszeczkę z opóźnieniem, więc gdyby jakiekolwiek pytania się pojawiły, to bardzo serdecznie zachęcam do zadawania ich na przykład poprzez kontakt mailowy na adres edukacja@mnwl.pl. I bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w naszych spotkaniach. Dziękuję też naszym dzisiejszym prelegentkom i nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z Państwem i życzyć miłej niedzieli. Także dziękuję bardzo serdecznie.